To już drugie rozdanie 40 tysięcy złotych na otworzenie firmy. W pierwszej edycji Bieszczadzkie Forum Europejskie pomogło 27 osobom. Teraz pieniądze trafiły do 28. Musimy pamiętać, że to jest określona grupa beneficjentów. To są nieaktywni zawodowo, niektórzy bardzo długo, lub bezrobotni. Trudno zapamiętać nawet wszystkie te pomysły, są bardzo różnorodne. Jest wyraźny podział taki, kobiety, tak, kosmetyki, kuchnia, no nie wiem, co tam jeszcze, poczta i internet, tak, a mężczyźni to usługi budowlane, nauka jazdy, usługi projektowe. Także są to działania, które są na naszym rynku jak najbardziej potrzebne i ja mam myślę, że one się sprawdzą. Nowe firmy powstaną w powiecie leskim i sanockim. Ci, którzy zdecydowali się na ich otworzenie, mieli przeróżne pomysły. Zamierzam otworzyć ekologiczną drogerię internetową, głównie z kosmetykami mineralnymi i naturalnymi, najlepszych marek. Ogólnie chcemy zrobić ośrodek taki, żeby się nadawał dla każdego, tak? Będzie hipoterapia, będzie nauka jazdy konnej dla dzieci, dla dorosłych, od podstaw do szkolenia umiejętności. Dodatkowo chcemy wyjeżdżać z kucykami na różne festyny. Moja firma będzie się zajmowała nauką jazdy, w szczególności wszystkie kategorie prawa jazdy, dodatkowo szkolenia operatorów, na przykład wózki widłowe, tak zwane, prawidłowo to się nazywają wózki jezdniowe, na przykład koparko-ładowarki, tam jeszcze inne maszyny do robót ziemnych i urządzenia transportu bliskiego. Również nauka jazdy po bieszczadzkich bezdrożach. Planuję zakupić przynajmniej 2 samochody terenowe i powiedzmy tak, i tak po troszkę jazda po, jak to mówią, ciężkim terenie i tak bardziej krajoznawcza, trochę zwiedzać Bieszczady. Pani Monika mieszka w Sanoku. Brakowało jej w mieście dobrej lodziarni, dlatego też w jej głowie zrodził się pomysł otworzenia takiego punktu w centrum miasta. Kilka razy byłam we Włoszech, smakowały mi bardzo te lody. Była możliwość sprowadzenia i stąd właśnie taki pomysł. Pozyskanie pieniędzy na otworzenie nowych firm było możliwe dzięki realizacji projektu Uwierz we własny sukces. Był to najlepszy projekt realizowany przez BFE od 12 lat. Miał on za zadanie wzmocnić i pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom. Kolejne projekty BFE ma już w planach.